Dzień dobry, Patryk Szulc. Witam Państwa na kanale Podejrzani w pierwszym odcinku programu Konfrontacja. Dziś moimi gośćmi są były gangster, a obecnie człowiek zupełnie nawrócony. Paweł Cwynar, witam serdecznie. Witam. I Marcin Klimkowski, dziennikarz, który napisał z panem Pawłem książkę Biskup Nawrócony Gangster. Witam. Dzień dobry. Pytanie na początek, może do pana Pawła. Jak to się wszystko zaczęło, że zdecydował się pan wstąpić na drogę przestępczą? Droga przestępcza sama wstąpiła na mnie. To było tak, że można powiedzieć, pochodzę z przyzwoitej rodziny. Nie było mnie w domu jako takiej patologii. Panowała kultura czytania książek, jeszcze za komuny dziadek prowadził własny biznes, parkieciarstwo, mama pracowała w Narodowym Banku Polskim, babcia była krawcową, czyli można powiedzieć wszystko poukładane. Ja fascynowałem się sportem. Byłem najlepszym czwórboistą w mojej szkole podstawowej, jeździłem na zawody, tutaj już na pewno obrosłem w jakąś tam pychę, zarozumiałość, ponieważ te podia i to tak we mnie wrosło. I kiedy awansowałem do szkoły zawodowej, tamtejszy nauczyciel od WF-u kompletnie nie był zainteresowany moimi dotychczasowymi osiągnięciami. No i zderzyłem się z ścianą niebytu, niezrozumienia. Nie wiedziałem, jak mam sobie z tym poradzić. Nie miałem na tyle rozbudowanej relacji z rodzicami, żeby im o tym powiedzieć. Więc wpadłem na taki świetny pomysł, żeby wstawić zamek w drzwiach swojego pokoju, ponieważ tak jak powiedziałem przed chwilą, dużo czytałem. Rodzicom merytorycznie to uzasadniłem, że potrzebuję ciszy, kontemplacji, spokoju, bo czytam dużo i tak dalej. No i oni, darząc mnie dużym marginesem zaufania, stawili ten zamek. Ja wieczorami zamykałem drzwi, no i po kryjomu z parterowego mieszkania wychodziłem przez okno na podwórko szukać wrażeń. No i tam środowisko, z którym się zetknąłem, było to w większości środowisko patologiczne, no różne. No, niektórzy tam wina pili, niektórzy tam recydywiści. A mi zaimponowali małolaci ostrzyżeni na łyso, bo to przeważnie jak byli na zrywkach, to ostrzyżeni na łyso. Zaimponowali mi tym, że posiadali jakieś tam zasady, jeżeli by to rozpatrywać w kontekście merytorycznym, to znaczy jakimś etyczno-moralnym, no to wiadomo, to były, ktoś by powiedział, co to za bzdury. Nie? Ale dla mnie wtedy, dla kogoś, kto poszukiwał jakichś wrażeń, kto chciał się do czegoś przypisać, no to te zasady formułowały jakąś taką grupę, w której ja chciałem uczestniczyć, rywalizować w niej, wpisałem się w to, co tam się działo, na tym, co było, to były przestępstwa. No i tak powoli wrastałem w to środowisko. To zakończyło się niebawem moją pierwszą odsiadką właśnie na Izbie Dziecka. A za co była ta odsiadka? Za jakiego rodzaju przestępstwa? Ponieważ nie byłem wykwalifikowanym przestępcą, więc zaczynałem, można powiedzieć, mocno, czyli od 10, tak zwane napady rabunkowe. To tak bufonalnie trochę brzmi, ale te napady wyglądały tak, że nas tam małolatów szło kilku. Wracał ktoś zamiast do domu z wypłatą, to kiedyś dryfowali po tych piwiarniach, te takie bary piwne. No i nad ranem tam z resztką pieniędzy ci ojcowie, mężowie wracali, no i my się nimi opiekowaliśmy, czyli tam napadaliśmy ich. Tylko, że tutaj jeszcze chwila wstępu, stara recydywa, przy którym my gdzieś tam żeśmy lewitowali, oni nam wpoili pewne zasady. Powiedzieli, że nie wolno nam robić tego, tego, owego, czyli tam nie wolno było napadać kobiet w ciąży, osób niepełnosprawnych, czy tam recydywistów, nie wolno świństw robić. Oni nam po prostu wpajali te zasady, które kiedyś funkcjonowały i w więzieniach, i po części wyciekły na wolność. No i mówili nam, jeżeli małolacie już kogoś tam napadacie, coś tego, to nie róbcie jakieś tam specjalnie krzywdy, żeby się nie wyżywać, żeby nie być takim sadystą, tylko tam przytrzymać, gdzieś tam ukraść, co trzeba było. A że mi nie trzeba było, bo w domu niczego nie brakowało, więc chodziłem tylko po to, żeby ta adrenalina we mnie się spalała. Te działki, które tam były, w sumie dzieliłem się nimi, ale adrenalina była duża, ponieważ to były czasy komuny, więc policja tłukła bardzo mocno. Zazwyczaj udawało się uciec, znaczy zawsze udawało mi się uciec, ponieważ nigdy za napad nie siedziałem. Aresztowali mnie pierwszy raz za w sumie paserkę, złodziejstwo takie, przybili mi troszeczkę to na lewo, ale to nieistotne. No i władowałem się na Izbę Dziecka właśnie pierwszy raz za takie pospolite przestępstwo. A czy w tamtym czasie w takich PRL-owskich realiach nie było innej alternatywy dla ujścia dla tej adrenaliny? Nie można było, nie wiem, iść do jakiejś sekcji sportowej poza szkołą chociażby, żeby tam uprawiać sport, a nie żeby wychodzić na ulicę i spalać tę adrenalinę w sposób taki, no, kryminalny, można powiedzieć.
Oczywiście takich pytań można zadać dużo i większość z nich by była zasadna. Skoro ja byłem sportowcem, mogę gdzieś szukać właśnie jakiegoś klubu, coś, ale nie szukałem. Po prostu wychodziłem wieczorami i miałem taką kombinację w głowie. Może ona była głupia, ale tak to wyglądało. I to środowisko mnie porwało. Ja za bardzo się przed tym nie broniłem, wręcz odwrotnie, mi to imponowało. Ja chciałem być może jakimś tam przestępcą, chociaż jeszcze wtedy może tego nie rozumiałem. Ale imponowało mi to i ja w to wchodziłem po prostu dosyć szybko, mimo że nigdy tego w domu nie doświadczyłem, nie miałem z takim czymś do czynienia. No, tak się po prostu stało. Pierwsza izba dziecka, kiedy mnie aresztowano, to już byłem dosyć mocno zdemoralizowany, ponieważ wiadomo, przebywanie w takim środowisku wiąże się z jakimś tam chlaniem na melinach. Może ja wtedy jakimś tam chlejusem nie byłem, ale zaczynałem jakieś tam papierosy już i tak dalej, więc to całe środowisko sprawiło, że szybko się demoralizowałem. Pierwsza odsiadka na izbie dziecka, trafiłem do celi, gdzie był mój kolega z ulicy, no i on do mnie mówił: a Paweł, ty tam jesteś dzisioniarzem, bo już taka łatka już coś tam przykleja, bo na ty dzisiona, a ja byłem z tego dumny, no bo dzisioniarz to lepiej jak złodziej, tak sobie to ubzdurałem. I mówi: zrywamy się w nocy. Ja mówię: jak? On mówi: ja mam super plan. Walimy w nocy w drzwi, przychodzi milicjant, bo to wtedy jeszcze milicja była. Ty jesteś dziesieniarzem, to ty go w zęby, ja go podetnę, klucze zabieramy, no i zrywamy się, zaraz jakiegoś tam Fiata ukradniemy i gdzieś jedziemy. No plan był jaki był, a że ja aspirowałem do bycia jakimś tam przestępcą, więc po prostu nie chciałem się wycofać z tego, chociaż to było dla mnie bardzo ryzykowne, bo co innego jest napaść kogoś pijanego wieczorem w kilku, a co innego tutaj przy światłach jakichś tam reflektorów, nawet w tej izbie dziecka, trzeźwego faceta napaść. Także trochę się bałem, nie powiem, porobiłem trochę pompek, czekałem na wieczór, przyszedł ten milicjant, ten kolega walił drzwi, powiedział, że ja się źle czuję, on otworzył te drzwi. No i trochę zdębiałem, bo to pamiętam dzisiaj jego imię. Miał na imię Filip, ważył ze 120 kilo, taki kawał chłopa i trochę mnie wmurowało, ale mówię, no nie mogę się zatrzymać. No i rzuciłem się na tego Filipa z pięściami. On nawet nie wiem, czy on odczuł, że ja go napadłem, no bo co ja tam ważyłem z 50 kilo. Złapał mnie zawsze aż. Dwa razy mnie o ścianę miotnął. Spłynąłem po tej ścianie, wrzucił mnie z powrotem do celi. No to był koniec pierwszej mojej zrywki. Rana, jak smacznie spałem, to pierwsze raz w życiu takie coś widziałem, bo to już te oddziały z Omoczormu chodziły ulicami z tymi gumami 60-kami. Tak wpadli do tej celi, gdzie ja byłem, tak mocno mnie bili, bo ja byłem nakryty kocem takim szarym wojskowym, że przez ten koc po prostu pękała mi skóra. Byłem cały w krwi, mocno mnie wtedy stłukli. Wrzucili mnie do celi izolacyjnej, zdjęli siatkę z okna, uchylili okno, założyli siatkę, żeby nie mógł domknąć, rozebrali mnie i oblali mnie zimną wodą. I pamiętam wtedy, jak leżałem tam na tej podłodze, to czułem smak w ustach, to nie chodziło o krew, bo krew to było takie naturalne, tylko ja po prostu czułem, że umieram. I ja nie wiedziałem, co mam z sobą zrobić. Ja nie mogłem zrobić pompek, nie mogłem się rozgrzać, bo ja po prostu byłem tak obity, że nie mogłem się ruszyć. No i to było takie pierwsze zderzenie dla mnie. Dwa tygodnie tam byłem i w sumie jakimś tam cudem przeżyłem. No, można powiedzieć, aby cię nie zabili czy coś. Za komuny różne rzeczy się działy. Ja mieszkałem vis-a-vis komendy, więc widziałem różne rzeczy, pełno karetek, także do dzisiaj odczuwam skutki tego pobicia, bo mam rozbite pęcherz, mam nerki rozbite, także do dzisiaj to odczuwam. No i to był taki pierwszy mocny prysznic właśnie przed tym, jak zawieziono mnie później do poprawczaka. A wspomniał pan, że no, inicjatorem tej pierwszej, nazwijmy to, zrywki z tej izby dziecka był pański kolega, że wcześniej na ulicy poznawał pan już jakieś zasady. Jak te zasady i ci koledzy z tamtych czasów przetrwali przez kolejne lata, być może do dziś? Czy to są ludzie, z którymi rzeczywiście można było liczyć na przyjaźnie, można było liczyć na to, że są w tym środowisku faktycznie zasady, czy to się z czasem zmieniało? Oczywiście zmieniało się. Zasady były. Zasady wtedy były wszędzie. I w piaskownicy były zasady, i na dzielnicy były, i w szkole były. Każdy jakieś tam zwyczajowo zasady tworzy, którym zazwyczaj podlega większość. Tamte zasady, które wtedy były, one przenikały do nas z więzienia. Po prostu starzy recydywiści na ławkach pijąc te wina nam opowiadali różne historie i zawsze grozili palcem, mówili: pamiętaj, małola, tego i tego ci nie wolno zrobić, tam niepełnosprawnego nie wolno. To było takie związane z zabobonem, że niepełnosprawny przynosił pecha, także się go ten, ale tam starszych osób, ksiądz, kościół, na przykład cmentarz, tego nie wiedziałem, okazało się, że to są nasze polskie świętości, nie wolno ci tknąć i takie tam różne szereg tych zasad był, plus takie zwyczajowe, że nie wolno było kumpla zakapować, okraść, tam jakieś jego dziewczyny ruszać i takie tam różne historie. No i w
tym duchu się wzrastało i ja miałem takie wrażenie, że wszyscy tacy są, że to wszystko jest w porządku, że to wszystko jest fajne i w takim duchu wzrastałem. Jak trafiłem do zakładu poprawczego, tam było to jeszcze o wiele mocniej spotęgowane, aż do takich granic absurdu, no ale to we mnie bardzo wrosło, bardzo to we mnie wrosło, także to było dla mnie ważne. Jak pan się czuł podczas prac nad książką, kiedy słuchał tych historii pana Pawła? Bo pan Paweł opowiada o tym jako o elemencie jakiejś swojej takiej normalności, swojego życia, z którym my mimo wszystko w takich okolicznościach, czy będąc w tym wieku się, myślę, nie spotkaliśmy na taką skalę. No, ani pan, ani ja gangsterami nie byliśmy, tak? Nie wyrośliśmy na takie osoby. Więc jak pan się czuje jako osoba, która z boku na to patrzy i tego słucha? Bardzo dobre pytanie. Ja jestem dziennikarzem, a powinnością dziennikarza, a ta książka jest po prostu bardzo, bardzo długim i dużym i mam nadzieję, że ciekawym wywiadem. Zatem powinnością dziennikarza w mojej opinii jest zdziwienie, a Paweł Cwynar jest człowiekiem, którego od urodzenia do dzisiaj jego wybory, droga mnie dziwią i zaskakują. I to jest najbardziej fascynująca rzecz w tym wywiadzie, jaką ja przeżyłem. Dlatego, że wszystkie jego kolejne losy, wybory nie są moimi wyborami. W związku z tym ja mogłem tego słuchać z szeroko otwartymi oczami i po prostu słuchać bez oceniania, bo takiej w sobie cechy, jak ocenianie kogokolwiek za cokolwiek nie mam. I oczywiście rozmawialiśmy, a dlaczego? No przecież to było nieracjonalne, ale Paweł w swoim życiu dokonał irracjonalnych i nieracjonalnych wyborów setki, żeby nie powiedzieć tysiące. I wiele z nich opisujemy właśnie w tej książce. To znaczy ja opisuję, a Paweł mi to opowiada. Te historie, które Paweł mi mówił, teraz nawiązuję do tych ostatnich, które tutaj już powtórzył, a których w książce jest dużo, dużo więcej, to są mrożące dosłownie i w przenośni, bo Paweł mówił o na przykład tym, że został pozostawiony na podłodze w zakładzie karnym, czy w poprawczaku, czy w różnych innych miejscach, czy na dołku policyjnym, na podłodze w zimnie, w lodzie, tak? I wtedy, no ale chłopie, przecież sam sobie to zrobiłeś. No tak, zrobiłem, ale to, co Paweł odpowiedział, to było, tak było. I o tym jest ta książka, że jakby droga do tego przestępstwa, później droga z kolei w drugą stronę, którą, bo gdyby to była tylko droga w stronę przestępstwa, to nie byłoby tematu dla mnie. Ja mówię o sobie teraz i o swojej dziennikarskiej robocie. To jest droga w tamtą stronę i z powrotem. Dla dziennikarza nic ciekawszego się nie może wydarzyć. No właśnie, te wybory, których dokonywał pan od najmłodszych lat, doprowadziły do tego, że krótko po wyjściu z poprawczaka trafił pan też do zakładu karnego już jako osoba z taką łatką recydywisty. Skąd to się wzięło, że tak młody chłopak właśnie trafia do zakładu karnego jako recydywista i jak się tam odnajduje? Bo na początku powiedział pan, że poznawał na ulicy tych starych recydywistów, a w końcu to pan, mimo wszystko mając, nie wiem, 18 lat, stał się też recydywistą. Do dzisiaj ja nie znam tego, co jest resocjalizacją. Tamtego też nie było. Był w sumie terror i ja ten terror w pewnym sensie rozumiem, ponieważ no, była grupa chłopaków rozwydrzonych i to mocno. 90% patologiczne jakieś rodziny. Niektórzy urodzeni w więzieniu. No to ja z taką przemocą, jak tam była, jak się zderzyłem, no to ja byłem mocno zaskoczony, zdziwiony. Musiałem się nauczyć samego siebie od nowa, wszystkiego od nowa. Nazewnictwa, margaryny, łyżeczki, tego jak idę, tego jak wracam, dlaczego się patrzę, zamienników wszystkich rzeczy, dlaczego kogoś tam gwałcą, ja nie mogę o tym powiedzieć, czy nie mogę nic zareagować, bo on jest taki, siaki, że ten sprzedał, ten nie sprzedał, to było dla mnie zderzenie w ogóle z innym światem. Dlatego, że na wolności było to bardziej miękkie, a tutaj w poprawczaku nie było, gdzie uciec, gdzie się komu wyżalić i tak dalej. Albo się przeżywało i było się kimś, człowiek sobie radził, albo spadał na dno i tam nic ciekawego na niego nie czekało. Więc to, czym nasiąknąłem w zakładzie poprawczym, tymi bójkami i tak dalej, ja pobiłem się tak mocno z kolegą tam, on uderzył niefortunnie głową o ścianę, stracił przytomność, miał niedotlenienie mózgu, wylądował w szpitalu. Grożono mi, że postawią mi zarzut usiłowania zabójstwa, no ale to nie chcę aż tak długo tych tematów tutaj przeciągać, bo ich było dużo.
No moja mama przyjechała, powiedziano jej, że postawi mi zarzut usiłowania, jak ten chłopak nie wyjdzie w ciągu tylu i tylu dni ze szpitala, ale później ci zeksi dogadali się, że ten chłopak dobrze, żeby wyszedł, no bo jak to się stało, że my byliśmy w tym poprawczaku niedopilnowani, że my się pobiliśmy, ponieważ tam monitoring nad nami był non-stop, taki żywy monitoring, że tam nie mieliśmy 5 minut prywaty. No i tak się stało, także takich zdarzeń tam kilka miałem, to akurat było takie najbardziej spektakularne, łącznie tam z usiłowaniem jakieś ucieczki moim w pierwszym dniu, gdzie już, ja w pierwszym dniu wylądowałem na izolatkę w poprawczaku, bo próbowałem uciec, zapchałem zamek szpilką i chciałem w nocy te drzwi wyłamać i tak dalej, od razu łomot oberwałem, później od dyrektora dostałem łomot, no i na, już później na grupach, no to biliśmy się wzajemnie. Zeksi nas, jakby to powiedzieć, męczyli nocami, bo z tymi kablami tam od żelazka czy coś tam oberwało się nieraz. No i tym nasiąkłem i byłem tak nabuzowany tą złością, tym gniewem, tym żalem, tym wszystkim, że jak wyszedłem na wolność, to ja po prostu czekałem, kiedy wybuchnę. I nie trzeba było długo czekać, bo to było miesiąc czasu, już zorganizowaliśmy taką grupkę kajdaniarzy, czyli tych chłopaków z poprawczaka, no już wyszliśmy takie poważniejsze przestępstwa. Część naszej grupy zatrzymano we Wrocławiu z obrzynami, z granatami, mnie zatrzymano wcześniej w Legnicy. No i co? Wjechałem do więzienia, mając 17 lat, ledwo ukończone, no chyba miesiąc miałem ukończone. Byłem na wolności tam też chyba miesiąc, wjechałem do więzienia. Były takie stoły połączone jak ten, siedziała cała komisja penitencjarna. Dyrektor wziął moje akta, właśnie takie, spojrzał na nie i mówi tak, małolat, ja twoje akta przeczytałem, jesteś na tyle zdemoralizowany, że przyznaję ci P łamane przez R. P, czyli pierwszy raz karany, łamane przez R, czyli recydywa. Rzucił tak akta i mówi, idziesz na recydywę na wychowanie. Ja sobie myślę, kurde, co on gada, jaką recydywę, gdzie ja, 17 lat na recydywę, no co, kostkę mi dali, szare mydło, blaszane garki, szary koc, cela się otworzyła, wjechałem, patrzę, no od razu widzę, z kim mam do czynienia, stara, zgniła taka recydywa, wszystko 60-piętrowa. No i wiadomo, skąd jesteś, co reprezentujesz i tak dalej, grypsy, sprawdzania, kogo znam, kogo nie znam i to wszystko. No i te całe procedury zacząłem przechodzić. Wtedy właśnie wstąpiłem do grypsujących, czyli zacząłem grypsować. No to jeszcze trochę jakby tak śrubę podkręciło. No i zaczęło się kolejne nauki, kolejny etap kolejnych nauk, ponieważ to okazało się, czego ja nauczyłem się w poprawczaku, dużo różni się w więzieniu, ponieważ zasady więzienne jednak są mocno inne i są takie bardziej poważne, bardziej dorosłe. Więc od początku musiałem cały czas się wszystkiego uczyć. Było tak, że nawet w nocy mnie budzili. W nocy mnie budzili i zadawali mi pytania, musiałem śpiewająco odpowiadać, ale później również te pytania musiały być wkomponowane w moje zachowanie. Musiałem się zachowywać, nie mogłem tylko znać regułek, a zachowywać się inaczej. Także to była długa droga. A kiedy nastąpił ten przełom, gdy z takiego młodocianego przestępcy, który dokonywał rozbojów, kradzieży, stał się pan po prostu gangsterem, członkiem zorganizowanej grupy przestępczej? To była długa droga. Dlatego, że to tak może bufonalnie brzmi gangster, nie? No tam gangster, no to w sumie ja chciałem być gangsterem, w poprawczaku wycinałem sobie już tam o buntach w więzieniach czy coś, jakieś artykuliki, obrywałem za to od zeksów niemiłosiernie tłukli, bo tego nie wolno było mieć, ale już wtedy sobie wpoiłem, że właśnie chciałem być gangsterem, czyli ojcem chrzestnym tutaj w Polsce i będę wszystkim rządził i tak, to sobie wpoiłem. No i w tym duchu wzrastałem, dlatego tam ćwiczyłem, uczyłem się rzetelnie tego rzemiosła, czyli tam nawet otwierania zamków jakimiś szparakami, malowania na witach, symboli, oznaczenia wszystkich tatuaży, no tego wszystkiego, także tą szkołę przechodziłem tak, można powiedzieć, lepiej jak szkołę zawodową, czy tam podstawową i wchodziłem w to na poważnie. Pierwszy wyrok, drugi wyrok, ja już zacząłem działać w grupach. Pewnego razu, kiedy siedziałem w więzieniu przy Klęczkowskiej we Wrocławiu, podjechała konkurencyjna grupa pod okna, bo już walczyliśmy o swoje tereny tam w Legnicy, podjechała i oni mi zaczęli grozić. Zawołali mi do okna i mówią, słuchaj, ty tam wszedłeś nie tam, gdzie trzeba, pozamiatamy cię, jak wyklepiesz i tak dalej, i tak dalej. No to dla mnie był policzek. Ja byłem w oknie, wszyscy więźniowie byli w lipach, czyli w oknach, słyszeli to, to było do mnie rzucone wyzwanie. No i powiedziałem, że nie mogę tak tego odpuścić. Spałem na takim łóżku na dechach, był taki cienki materiał. No, wyłamałem jedną dechę i zacząłem z niej strugać i wystrugałem pistolet. Dosyć taką rzetelną atrapę, jakoś mi to wyszło. Później osmoliłem go gumą, posmarowałem trochę margaryną, żeby miał taki metaliczny odblask i miałem mieć sprawę karną w mieście Złotoryja, to w sumie niedaleko Legnicy i Wrocławia, 100 km. Miałem być tam dowieziony. No ja sobie zaplanowałem, że ten pistolet wyjmę w tym sądzie, przystawię do sędziego i po prostu razem z nim ucieknę z tego sądu.
no to nie wiem, czy można głupszy plan wymyśleć, no bo to, no to, to nie chodzi o to, bo to może by wypaliło, nie? Ale jakby nie wypaliło, to ja bym był zastrzelony. Ja bym z drewnianego pistoletu do nikogo nie strzelał. Ja, to był wabank. Albo wypali, albo nie. Także to, to był naprawdę... Nie wiem, czy ja dzisiaj bym się na to zdecydował. Bardzo w to wątpię, nawet jakbym w tym świecie został. Bardzo ryzykowny plan. Ale plan spalił na panewce, ponieważ ktoś mnie zwyczajnie zakapował. Ja wychodziłem z celi, to już czekał na mnie antyterror. I też nie chcę znowu wszystkiego opowiadać, ponieważ jest tutaj większość książek opisane. Nie chcę wszystkiego zdradzać. Ale... Wylądowałem po tym zdarzeniu na Enkach. Na Enkach bardzo dużo mocnych takich zdarzeń przeżyłem. Było wtedy tylko trzech nas w całym więzieniu na 2000 chłopa. Tam miałem usiłowanie zabójstwa i samuszkodzenia. Dużo, dużo tego się tam działo, ale chodzi o to, że w tym świadku już jakoś tam rosłem. Czyli gdzieś tam byłem już zaakcentowany jako ktoś, który nie liczy kosztów, czyli idzie wabank. No i 98 rok wjeżdżam do zakładu karnego w Wołowie, to jest znane takie więzienie w Polsce. Już cała ta legenda za mną, że Dzisionia, że to, że tam chciał z sądu, że strzelaniny, bo ja już miałem strzelaniny na wolności i policja do mnie strzelała, ja do kogoś tam. Także dużo tego się działo, już miałem przeżycia w Rosji, byłem tam, trochę rozrabiałem. Także miałem ze sobą jakąś tam legitymację tego przestępcy. Jak wjechałem do Wołowa, to już takie mocno osadzone w polskich realiach, więzienie znane, no to ta stara recydywa wzięła mnie znowu na przepytanki, a bo my cię tam słyszeliśmy, albo to, a powiedz coś o sobie, bla, bla, bla. No i porozmawialiśmy i się okazało, że może być ze mnie materiał na dobrego kryminalistę. Zacząłem tam ćwiczyć od razu, do sztangi się dorwałem, z 70 tam kilu paru, później już 120 bez sterydów, czyli to tak dosyć mocno. Zacząłem boks trenować, zacząłem się szkolić po prostu na zawodowego przestępcę. Wyklepałem z Wołowa w 98 roku, już miałem takie zaufanie u tam tych, co tam rządzili, takich mocnych chłopaków i oni mi tak dali taki glejt, zaufania i mówią do mnie: słuchaj, będzie Gołota walczył z Witelspunem we Wrocławiu, tam przyjedzie śmietanka z Polski, spotkasz się z nimi, my ręczymy za ciebie. No i tak się stało. Pojechałem do tego Wrocławia zaraz po wyjściu, spotkałem się, faktycznie tam przyjechali z całej Polski, zapoznałem się. No i wtedy, będąc takim, można powiedzieć, na pograniczu, gdzieś bandytki na pograniczu jakiegoś tam, no w sumie jeszcze wtedy byłem takim leszczem trochę, no ale już wtedy wszedłem w ten duży świat, czyli zamieniłem już słabe auto na Merola, dres na garnitur. No taki tak w skrócie mówię, że już zaczęło się to wszystko zmieniać. Oni zaczęli uczyć mnie bycia już zawodowym przestępcą, czyli mówili: tego Paweł się nie robi, to się robi, tak się robi, to, ty nie możesz z bejsbolem w dresie gdzieś biegać, bo to nie wypada. Tam mnie tego wszystkiego uczyli. No i od tego momentu, to był 98 rok, już 2000 z groszem, już moje zarobki wywindowały się do kilkudziesięciu tysięcy miesięcznie. Czyli już byłem bogaty, miałem kilka samochodów, zacząłem troszkę w nieruchomości inwestować, no i wtedy już wszedłem na tą półkę, można powiedzieć, że byłem gangsterem. Jeździłem za granicę, robiłem już takie poważniejsze biznesy. A jeżeli chodzi o tę walkę Andrzeja Gołoty we Wrocławiu i tę śmietankę, wierchuszkę, powiedzmy, polskiej w cudzysłowie, nazwijmy to, myślę, mafii, która przyjechała wtedy do Wrocławia, z kim miał pan tam styczność? Z takich bardziej znanych nazwisk, które mogą być mogą się kojarzyć naszym widzom. Starałem się tutaj w tej książce unikać jakichkolwiek ksyw, ponieważ, jakby to powiedzieć, całą swoją historię związaną z tym zakończyłem, jakby to nazwać, fair. Czyli wyszedłem nie robiąc tam jakiegoś szumu, czyli jakiegoś takiego upubliczniania pewnych kwestii, które zostawiłem za sobą. No mogę powiedzieć, że Pershinga poznałem, mm-hmm, na przykład, mm-hmm, nie? No bo już go tak powiedzieć nie ma między nami, więc to mogę powiedzieć. Ale było dużo ważnych osób i mimo, że gdzieś ja tam byłem jeszcze nieznanym, to dzięki tej protekcji, bo każdy gdzieś tam miał kogoś w pudle, a tym bardziej w Łowie, bo był znanym więzieniem, więc dzięki tym protekcjom bardzo szybko zostałem wywindowany. To było dla mnie kosmiczne takie przejście, bardzo, bardzo mocne. A gdzieś tam z tymi przestępcami działającymi w latach 90. na terenie całego Dolnego Śląska, nie tylko okolice Wrocławia czy Legnicy, miał pan na bieżąco styczność? Mam tutaj na myśli, nie wiem, osoby typu Carrington, Azja, Gruby Janek, Cygan, tak? Jakieś takie pseudonimy. Oczywiście, ten świat się ocierał między siebie, ponieważ już później, jak na stole było coraz więcej, no to też były inne rekiny w tym stawie. Okazało się, że są inne rekiny. No i trzeba było gdzieś z nimi sprawy załatwiać na różne sposoby. Było tak, że czasami ja z kimś załatwiałem sprawę, czasami ktoś próbował ze mną załatwić. Także to już była gra
o najwyższe stawki, czyli o życie. No bo jeżeli gdzieś się tam pod klubem z kimś biło na przykład o to, kto może w tym lokalu dealować amfetaminą, no to raczej trup nie padał, ale jeżeli chodziło na przykład o jakieś takie mocniejsze sprawy, czyli przejęcie na przykład rynku, całego rynku, na przykład jakiegoś miasta, no to już na takie spotkania, na takie rozkminy przyjeżdżały znane postaci. Także to różnie czasami było. Raz się człowiek dogadywał, raz nie. Jakimś tam kozakiem nie byłem. Ja raczej słynąłem z tego właśnie od małolata, słynąłem z tego, że się nie wycofywałem. Czyli nie uciekałem czy coś, czyli szedłem wabank. Czy to było mądre, czy głupie? Ja uważam, że to było głupie, bo mądre było, żeby zostać w grze i zarobić po prostu kasę, no bo o to w tym wszystkim chodzi. No a ja gdzieś tam jeszcze szurnięty z tego małolata mi coś tam zostało, że po prostu tak trochę wabank szedłem. No i nie było to nic mądrego, ale dzięki Bogu żyję. A czy w tamtych czasach, w latach 90., wiem, że pracował Pan m.in. w Życiu Warszawy i opisywał też sprawy gdzieś tam o podłożu takim kryminalnym. Czy słyszał Pan w tamtym czasie o takiej postaci tego półświadka jak Paweł C? Nie słyszałem. Jeżeli to właśnie przez to Paweł C i przez polskie prawodawstwo, które zakazuje podawania nazwisk, które wszyscy znają, ja pracowałem w Życiu Warszawy, zatem skupiałem się głównie na postaciach tak zwanego Pruszkowa i tak zwanego Wołomina. To nas interesowało, a ja pracowałem w tych czasach jako dziennikarz nie śledczy, tylko kryminalny i policyjny, a to jest różnica. Czyli my żeśmy po prostu opisywali to, co się dzieje, starając się oczywiście dotrzeć do sedna sprawy. A wtedy się działo, tak? 97, 98, 99, 2000 to są wybuchy, to jest zabójstwo wariata, brata dziada, to jest dziad Pershing, z którym miałem przyjemność i nieprzyjemność przeżyć różne spotkania, ale nie takie jak Paweł, tylko raczej dziennikarskie, które były mocne. Tak, ja pracowałem w tym środowisku. I naszą zasadą dziennikarską było nie kontaktowanie się z przestępcami, zdecydowanie. To było, tak jak Paweł mówił o zasadach, my mieliśmy zasadę, że nie rozmawiamy z przestępcami, którzy chcieli wykorzystać media do swoich celów, no ale przynajmniej u nas się to nie udawało w Życiu Warszawy, które było poważną gazetą. Rywalizowaliśmy między gazetami, między mediami o informacje, kto będzie pierwszy, kto będzie szybciej. Wydawało nam się, że wiele wiemy, ale byliśmy tak młodzi, że wydaje mi się, że i byliśmy manipulowani i przez policję, i przez przestępców, ale to dopiero dzisiaj, jak jestem dwa razy starszy, o tym wiem. A wystarczyło opisywać to, co się dzieje, a wówczas naprawdę Warszawa spływała krwią, bo ja sam mieszkałem naprzeciwko, nie wiem, Budzika, tak? Albo byłem świadkiem, no nie świadkiem, tylko byłem kilka minut czy kilkanaście minut na miejscu po zabójstwie juniora, który został zastrzelony w biały dzień w centrum Warszawy pod hotelem Marriott. Czy byłem na miejscu zabójstwa Kiełbasy także Marka Papały, nie chcę tutaj mieszać takich historii, ale tak, jako dziennikarz to robiłem, a później była długa, długa przerwa i w jakiś sposób sentyment do tego świata, w związku z czym jak dowiedziałem się, że mam robić wywiad z człowiekiem, który jest z tego środowiska, a już nie jest przestępcą, bo taką mam zasadę, że z przestępcami twardymi nie chciałbym robić rozmów, nie oceniając, ale po prostu bym nie chciał, to pomyślałem sobie, że to jest idealny moment, żeby powrócić do starych czasów, ale jak szybko się okazało, w ogóle nie czerpiałem wiedzy z tamtych lat. Jedyne, no to może wiedziałem troszeczkę o pewnych zasadach, o pewnym slangu, ale Paweł szybko mnie wyprostował, że moja wiedza była znikoma. Do tego, jak ta wasza współpraca się nawiązała, jeszcze wrócimy w późniejszej części rozmowy. Natomiast kolejne jakby pytanie do pana Pawła. Jakie przestępstwa już jako gangster pan popełniał? Bo no, na początku były to, tak jak mówiliśmy, tak, różnego rodzaju rozboje i tym podobne. Potem wiem, że gdzieś tam się pojawiła też dużo szersza gama przestępstw, taka można powiedzieć multiprzestępczość. Ale o czym mówimy konkretnie? Wszystko było to samo.
każdej grupy w Polsce robiły to samo. Czyli jeżeli zawiązywało się grupę o charakterze zbrojnym, no to czerpało się przeważnie korzyści z szarej strefy. No bo jakoś tak mieliśmy, że nie napadaliśmy, jakby to powiedzieć, zwyczajnych zjadaczy chleba. No bo wiadomo, od razu taki szedł na policję, no to jaki z tego tam był futer, ale działało się w szarej strefie. Legnica jest niedaleko granicy, czyli te wszystkie szmugle, jakieś tam szwindle, przemyty i tak dalej. No to człowiek o to walczył, czyli o tą szarą strefę, żeby tam tych opodatkować kogoś czy coś. Ja nie mówię to o złodziejach, ponieważ ja nie byłem wychowany w ten sposób, żeby podatkować złodziei. To przyszło dopiero dużo później. Ale czerpało się właśnie z szarej strefy, czyli gdzieś jakieś przemyty, coś, wszystko związane co z grupą, a grupa dawała tak zwaną ochronę, nie? Czyli żeby ktoś się tam w teren nie wpierdzielił, czy takie inne tam. No, takie zwyczajowe sytuacje, nie było to nic jakiegoś tam nadzwyczajnego. Do tego dochodziły jeszcze to, że im więcej było kasy, im więcej było na stole, to więcej było ofiar. Nie? Była taka sytuacja, że miałem kiedyś pojechać ochraniać takie pewne zdarzenie. I tylko dlatego nie pojechałem, ponieważ nie było dla mnie akurat miejsca w samochodzie, ekipa już była skompletowana, ja się troszeczkę spóźniłem, chciałem tam pojechać, no i żaden z tych chłopaków nie wrócił, każdy kula w głowę i zostali, taka dosyć głośna sprawa, no ja miałem tam być z nimi, także takich zdarzeń trochę w życiu miałem, ale tak jak powiedziałem, im więcej jest na stole, tym bardziej grupy są zradykalizowane. A jak to się potoczyło dalej, że no, działając w tak brutalnym środowisku przestępczym, gdzie no, mówimy rzeczywiście nie tylko o napadach, kradzieżach, narkotykach, ale też o zabójstwach i tak jak to pan wspomniał, nawet o kilkukrotnych zabójstwach podczas jednego gdzieś tam wydarzenia, tak, to już są no, rzeczywiście głośne, mocne sprawy. Jak to się potem stało, że pan się z tego środowiska zaczął wycofywać? To długa historia, duży przeskok. Kiedy zarabiałem dużą kasę, kiedy zarabiałem już dla mnie duże pieniądze, bo tak jak tutaj Marcin powiedział, że mógł mnie nie znać, dlatego że były takie czasy, że takich jak ja było pełno. To było mnóstwo, a do tego było dużo, jakby to powiedzieć, większych ode mnie, dużych graczy. Ja byłem jeszcze wtedy młodym chłopakiem, czyli ja tak rozrabiałem gdzieś tam w swojej kałuży, ale nie byłem jakimś szczupakiem, który pływał po całym stawie. Znamy kilka nazwisk, a duże nazwisk nigdy nie poznaliśmy, nigdy o nich nie słyszałem, a są bardzo dużymi graczami. Na tej planszy dużo tam mogą poprzestawiać i przestawiałem od lat. Nikt o nich nigdy nie słyszał i dla mnie to jest osiągnięcie czegoś w półświatku. A takie ktoś, jak ktoś co chwilę zostaje aresztowany, łapany, czy jakiś przypał załapie, czy coś, no to w sumie żadna sztuka, to jest raczej antysztuka, z tym, że jest jedno ale, którego nie można przełamać. Ja znałem grupy tak hermetyczne, że nigdy nikogo do siebie nie dopuściły od podwórka, od piaskownicy można powiedzieć, a mimo to się rozwalały. To było to, kiedy przyszły już te czasy, jak człowiek się dorobił, i CBS przychodziło ze swoją propozycją. Tam nie było już bicia, tak jak ja obrywałem kiedyś książką telefoniczną, tłukli mnie po głowie, żeby śladów nie było, ja traciłem przytomność, albo zamykali mnie gdzieś w metalowych szafach i kopali, czy tam. No różne były sytuacje, to nie ma co o to odpowiadać, bo tego było bardzo dużo i kiedyś to raczej było normą, także nic tutaj wielkiego nie opowiem. Ale już później, jak to wszystko się zmieniło, jak była gra już o duże stawki, no to zauważyłem, że to wszystko się po prostu sypie. Kiedy wkroczyłem do tej większej gry, dla mnie to była duża gra, dla mnie. Jak wkroczyłem w to wszystko, jak zacząłem jeździć już na spotkania z dużymi graczami, z dużo większymi ode mnie, to zaczęły padać takie stwierdzenia, takie słowa, takie propozycje, które dla mnie były czystym świństwem. Czyli choć wywalimy twojego kumpla, nam skasujemy go albo porwiemy mu dzieciaka czy coś, tylko dlatego, że ja akurat rozmawiałem z nim, to ja byłem tym uprzywilejowanym, a mój kolega nie był przy tej rozmowie, mimo że znaliśmy się razem, no to już był ćwe, był do widzenia, był do pozamiatania. Ja pytam się dlaczego, ale że to dobry chłopak. On mówi, bo on ma, a my nie. Czyli dajmy na to, w danym momencie zarobił jakiś gruby szot, tam zawinął na przykład 2-3 tiry, miał, a my nie, można mu było to zabrać. Po co sprzedawać, po co szukać paserów, po co to wszystko, jak można było po prostu przyjechać mu to zabrać. I tutaj w moim takim jakimś odczuciu urodził się pewien dysonans,
No bo to jednak w tym wzrosłem, w tych zasadach, nie? To może tak bufonalnie brzmi, że zasady, ale tak było, nie? W tym Poprawczaku coś się źle zrobiło, od razu w ryj się obrywało. Później w Pudle coś człowiek źle zrobił, od razu w łeb. I to tak w tym wzrosłem, a tu ktoś do mnie mówi, słuchaj, ja sobie mogę zrobić to czy tamto. I ja myślałem, że ci, którzy są na samej górze, ci duzi gracze, ja myślałem, że to są super zasadowcy. Okazało się, że oni są super nie zasadowcami, że robią po prostu jeden drugiemu świństwa, że tam nie chodzi o to, ile ty odgibałeś, ile zajechałeś, czy jesteś taki okej, czy nie taki okej, tylko chodzi o to, jaki ty masz plecy, kto za tobą stoi i czy cię można ugryźć. I to była cała polityka. Jak ja się z tym zderzyłem, to zobaczyłem, że to nie jest moja piłka, że to nie jest moja gra. Nie za bardzo chcę w tym być, nie za bardzo się w tym odnajdywałem i mimo, że to może zabrzmi infantylnie, bo byłem przestępcą, to jednak dla mnie to było już nie do zgryzienia. Pomyślałem sobie, że nie pasujesz do tego i zacząłem powoli się z tego wycofywać, czyli nie jeździłem już na spotkania do dużych miast, tak tutaj to nazwę, do dużych miast, do dużych graczy, tylko cofnąłem się na swoje podwórko, tam na swoje okolice, robiłem swoje interesy, mniejszą łyżeczką jadłem, ale jakby to powiedzieć, miałem trochę spokojniejsze sumienie, sam byłem spokojniejszy i zawiodłem się na tym, co poznałem. To nie, że ja jestem jakimś tam wielki w porzu, bo to kompletnie nie o to chodzi. Zasady zasadami, każdy miał jakieś tam swoje, różne potknięcia też w życiu miałem, tylko nie miałem aż takich potknięć, żeby ktoś po prostu spojrzał na mnie i tam powiedział o mnie tak czy siak. No jednak jakoś tam człowiek zapracował sobie na taką opinię, no i tego pilnowałem. Ale duży świat mnie zawiódł i zobaczyłem, że po prostu jestem też w pewnym sensie tam za cienki, bo duzi gracze to są przestępcy, a są jeszcze przestępcy w innych strukturach, które są o wiele mocniejsze od jakichś tam gangów ulicznych, czy nawet jakichś grup, czy nawet jakichś struktur, które są nazywane naszymi mafiami. No bo jak ja byłem w Rosji, zobaczyłem, jakie tam są grupy, jak one by chciały wejść na nasz rynek, jakby tu tylko był odpowiedni kapitał, co by się stało. Jak zobaczyłem, to zobaczyłem, że tak naprawdę to jest słabe, nie? To jest słabe. Owszem, zarabiałem, cieszyłem się z tych pieniędzy. Moja destrukcja jako człowieka postępowała błyskawicznie. Później zacząłem chodzić 4 razy w tygodniu na siłownię, później 3, później 2. Coraz częściej piłem, zaczynałem czasami próbować narkotyki, ponieważ psychika siada, obciążenie psychiczne z lusterkiem trzeba było wychodzić, patrzeć pod samochodem, czy bomby nie ma, kto do kogo strzelał, ktoś z bagażnika do mnie czasami dzwonił, trzeba było kogoś odbić. To była już gra na wyższej stawce, ona pożerała dużo nerwów. Ja byłem wychowany jeszcze za tej komuny, czyli alkohol w moim życiu odegrał dużą rolę. No i po prostu degradowałem się jako człowiek. Powiedział pan, że na pewnym etapie pojawiły się narkotyki, alkohol, taki stres związany chociażby z tym, że właśnie może być pod samochodem zainstalowany ładunek wybuchowy, że ktoś może chcieć, mówiąc brzydko, pana odpalić. Idealna sytuacja, i wiem, że miał pan taką propozycję, żeby zostać świadkiem koronnym. Dlaczego wyszedł pan z tych struktur przestępczych przez bardziej nawrócenie i zerwanie na własne życzenie z tymi środowiskami, a nie przyjął propozycję zostania świadkiem koronnym? 2005 rok, ostatni raz zostałem aresztowany, warszawska grupa CBS-u podkładała mi tam kamery, ogólnie to taka dłuższa trochę historia. Wpadłem na klawo, czyli był cały materiał dowodowy. Ja liczyłem tak, no bo znam się trochę na prawie przez te wszystkie lata, tam w sądach przesiedziałem nie rok, więc znałem się, więc tutaj liczyłem sobie 15 lat. No i pierwsza propozycja, jaka padła, to od razu była do mnie, ponieważ oni tak wycelowali, że jestem szefem tej grupy. No i mówią do mnie, słuchaj Paweł, my cię tu bić nie będziemy, czy coś, masz propozycję, wiemy co masz, co posiadasz, jak jesteś zarobiony, masz rodzinę i tak dalej. No i świadek koronny, czyli dajemy ci nowe flepy, papiery, w Hiszpanii ci tam urządzimy, zeznajesz i wychodzisz tam po kilku miesiącach, jak złożysz te zeznania. A jak nie, no to wiadomo, nie? No ja liczyłem sobie piętnachę. No i ja odmówiłem z marszu, bo tak po prostu zawsze się odmawia, ponieważ tyle lat przesiedziałem w Pudle, przesiedziałem prawie 15 lat, więc ja doskonale wiem, jak te kwestie się rozgrywa, ponieważ te sytuacje trzeba rozegrać. To nie jest tak, że człowieka złapią i już siedzisz i koniec, nic się nie można odezwać. To nie chodzi o to, bo tutaj trzeba pewną grę z sądem przeprowadzić, żeby jak najmniejszy wyrok wyłapać, to jest oczywiste. Więc ja tutaj widziałem, że jestem ugotowany. Powiedziałem na nie, bo zawsze się mówi nie do momentu zakończenia śledztwa, kiedy ja mam wgląd w akta i widzę, co jest w aktach i wtedy ze wspólnikami uzgadniamy linię obrony, nie? To jest oczywiste i o tym wiedziałem. Dlatego powiedziałem nie, zamknęli mnie do celi ścisłej izolacji, żeby mnie to przygniotło, żebym ja się właśnie zgodził na tego koronnego.
Ale powiedziałem to z marszu, nie? No i później zacząłem się zastanawiać, co mam zrobić. Oni co chwilę mnie wozili na komendę, zadawali pytania, czy idziesz, czy nie. Włączali mi te podsłuchy, gdzie byłem ponagrywany. Tego było bardzo dużo, nawet na komórki, gdzie były wyłączone, także tego materiał był miażdżący. Ja miałem zarzuty handlowania ładunkami wybuchowanymi, bronią. Także to były mocne zarzuty. I po prostu usiadłem na łóżku i sobie myślę tak. 15 lat po prostu muszę sobie przyklepać. Tym bardziej, że ja już miałem sprawę karną w Zielonej Górze, gdzie też byłem w grupie zbrojnej, także tam liczyłem też na jakiś wyrok, tam dajmy na to 7-6 lat, no tak gdzieś mniej więcej sobie celowałem, no to tutaj, żeby do 15, no to parę lat brakowało, więc byłem pewny, że taki wyrok wyłapię. Usiadłem i po prostu zastanowiłem się nad swoim życiem i powiedziałem, no co Paweł, musisz sobie znaleźć w więzieniu zajęcie, poukładać sobie tak to życie, żebyś nie myślał o tym, nie? No skoro ja już miałem w tej Zielonce tam, dajmy na to odsiedziane, miałem do tego prawie 4 lata, a tu jeszcze się szykowały, więc nie miałem co liczyć na jakieś tam łagodniejsze wyroki. Powiedziałem jeden raz, drugi, trzeci raz nie. Zgodziłem się, że jednak ten wyrok wezmę na klatę i nie uważam, że to jest wielka sprawa. Nie będę mówił jakich metod w stosunku co do mnie, bo za długo by o tym gadać, ale trzymali mnie tam na Cebosiu i pokazywali, kto idzie na współpracę. Niektórzy byli moi znajomi i tak dalej. Po prostu pogodziłem się z tym, tak wewnętrznie się musiałem z tym pogodzić, przygryzłem to w sobie, no i powiedziałem, że nie. Rok czasu w tej izolacji siedziałem, no i tam było zdarzenie, do którego doszło, dzięki któremu wszedłem na drogę nawrócenia. Wróciłem do celi pewnego dnia i patrzę, leży kilka kartek na takiej półeczce. Ja w tej celi, ci, którzy siedzą na izolatkach albo w celach odosobnionych, wiedzą, że tam jest policzony kurz, tam każdy krok, wszystko, każdy metr, centymetr. Znalazłem kilka kartek, których tam nie było. One były wyrwane z książki. Wziąłem te kartki, tak jak powiedziałem na początku, ja kocham czytać, pisać. Przeczytałem, okazało się, że to był Nowy Testament. Ja byłem wychowany w rodzinie katolickiej, byłem katolikiem, ale moja wiara nie była żywa, nie było we mnie żywej wiary. Po prostu znałem to jako tako, traktowałem troszeczkę w taki sposób, jak to się mówi, lajtowy. I przeczytałem te kartki, zacząłem się zastanawiać, czy to może być prawdą, czy nie. To był Nowy Testament. Do dzisiaj nie pamiętam już, jakie to były kartki, ponieważ one tam mi się później zawieruszyły i zacząłem zadawać sobie pytania. I ja w więzieniu prowadziłem taki drill wojskowy, czyli rano wstawałem, gimnastyka, później ćwiczyłem, spacer i tak dalej, też miałem poukładane. I zdarzyło się coś, co mi się nigdy nie zdarzało, czyli zasnąłem w dzień, na łóżku po prostu zasnąłem. I taką miałem drzemkę i śniło mi się, że idę takim pięknym pałacowym korytarzem. Z prawej strony były wysokie drzwi z takimi pięknymi łukami, z lewej strony okna, wchodzę w jednych tych drzwi i ukazała się moim oczom potężna aula. Za chwilę zauważyłem, że w tej auli nie ma ścian, ale dla mnie to nie było nic dziwnego, ponieważ w śnie wszystko przyjmujemy za pewnik, za realia. I na środku tej auli, tej sali, stał malutki taki więzienny odrapany stolik, jaki się używało w pudle zawsze do giercowania tam w karty, czy w szachy, czy w co innego. Podchodzę do tego stolika, siedziały tam dwie postaci. Z prawej strony w eleganckim, skrojonym garniturze młody mężczyzna, ja wiedziałem, że to jest szatan. Z lewej strony w łunie blasku nie widziałem osoby, ale wiedziałem, że to jest Pan Bóg. I zauważyłem, że przy stoliku odbywa się gra w pokera. Zaraz powiem, dlaczego w pokera. Usiadłem do tej gry, Pan Bóg rozdał karty, ja zobaczyłem, co mam, szatan zobaczył, co ma i szatan gestem wypychającym na środek tego stolika położył bogactwa świata. W miniaturze widziałem jakieś takie bogate diamenty, jakieś samochody i tak dalej. Pan Bóg zobaczył, co ma i w tym momencie wziął takim gestem wypychającym, położył do tej rozgrywki coś, czego ja nie widziałem. Tak po prostu wypchnął. Ja się w tym momencie obudziłem. I taki mój rozgoryczony, chodziłem po tej celi, tam sobie dwa kroki tylko mogłem zrobić. Taki rozgoryczony, chodziłem, mówię, co to było w tej grze, co było w tej grze. I trzy dni wcześniej tam dwie cele dalej powiesił się taki młody chłopak z Wałbrzycha. I widziałem, że klawisze są napięcie, bo to zawsze dla nich było dużo roboty. Ja walę w drzwi do klawisza, mówię, słuchaj, przynieś mi Biblię całą. On mówi, ja ci nie mogę przynieść, bo ty tu nie możesz nic mieć i takie tam. No, ale ja do niego mówię, słuchaj, ja się powieszę, jak mnie przyniesiesz. Taka forma zastraszenia. No i za dwa dni znalazłem tą Biblię pod poduszką, zacząłem ją czytać. Czytałem dzień, drugi, trzeci, miesiąc, dwa, trzy, pół roku. Ale czytałem jako książkę historyczną. To jakoś przemawiało do mnie w inny sposób. I w pewnym momencie w nocy usiadłem na łóżku, obudziłem się, chyba była trzecia w nocy, usiadłem na łóżku i zacząłem tak jakieś dziwne myśli, ja się zacząłem zastanawiać i poczułem taką potrzebę, że muszę się położyć na ziemi i zacząć modlić. I w sumie to nie była nawet modlitwa.
zima, mróz, 30 minus stopni, uchyliłem okno, taki miałem przyrządzik, bo nawet do okna nie miałem dostępu, uchyliłem sobie okno, ten trzaskający mróz się wlał do tej celi, ja się położyłem tak ala krzyżem, bo ta cela była za wąska i leżałem na tym betonie godzinę, wiem, że godzinę, bo klawisz co godzinę sprawdzał celę, światło zapalał, leżałem godzinę. I tak przez miesiąc czasu, godzinę co noc leżałem i w sumie to taka była pseudomodlitwa. Tak mówiłem, Panie Boże, co będzie dalej, co ja mam robić, tak? I tam różne pytania zadawałem, raz do Boga, raz do kogoś tam. I podczas tego seansu, który przeprowadzałem wieczorami, pewnego dnia, czytając właśnie tąże Biblię, w dzień przeczytałem coś, co dało mi odpowiedź na to, co Pan Bóg postawił do tej gry w pokera, wtedy co wypchnął. Chodziło o życie wieczne. Chodziło o życie wieczne. Jak to we mnie mocno uderzyło i od razu przypomniałem sobie takie zdarzenie, kiedyś przyjechałem do mojego takiego przyjaciela i on handlował złotem, diamentami, pokazał mi taki piękny diament i mówi do mnie, zobacz co mam, mógłbyś to tam kupić, coś tam, a ja miałem wtedy dużo złota, bo inwestowałem w złoto i również diamenty inwestowałem. Miałem tam trochę tego, może nie za dużo, ale tam trochę miałem. Ja mówię, ile to kosztuje? On mówi, tyle więcej od tego, co ty wszystko nazbierałeś. Ja mówię, kurde, to ja tyle miesięcy, czy tam lat zbierałem, najlepsze wyroby, jakieś kartiery, tutaj on jeden kamyk pokazuje, to jest droższe od tego wszystkich, się wkurzyłem. I tutaj ta sama analogia. Wszystko to, co miałem i tu życie wieczne, ta perspektywa, to zderzenie tych dwóch rozumień i klękłem i pamiętam, że powiedziałem tak, Panie Boże, wchodzę do tej gry, wchodzę do Twojej drużyny. I to takie później były nawiązania, że ten poker to była wizualizacja, żebym ja zrozumiał tą grę, o co chodziło Panu Bogu, bo ja w pokera dobrze grałem, siedziałem z lepszymi już ustami w Polsce. I wtedy wszedłem na drogę nawrócenia, waliłem drzwi, przyszedł klawisz, poprosiłem o księdza, wyspowiadałem się z całego życia i wtedy zaczął się proces takiego mojego nawracania od tamtego momentu. A czy Pan jako dziennikarz, słuchając takich historii, wierzy w to, ma jakieś wątpliwości, że... Taki człowiek, no... Mistyczne przeżycia, ocenianie mistycznych przeżyć, bo ja to traktuję jako przeżycie mistyczne, czyli sen połączony z nawróceniem, połączony z podejmowaniem pewnych decyzji, połączony z na przykład nieodczuwaniem zimna, bo takie było... Zresztą mówię, to jest opisane w książce. To nie ja jestem od oceniania tego. Ja jestem od wysłuchania tego i... Ja nie jestem śledczym, ja chcę po prostu wysłuchać Pawła, a jego życie, jeszcze raz powtarzam, jest tak bardzo fascynujące, że ja poznawałem je etapami, dlatego że każda decyzja, Paweł tutaj podczas tej naszej rozmowy opowiedział może procent tego, co jest w książce, a może w książce jest procent tego, co on przeżył. To bym tak powiedział, czyli mamy promil. Czyli jeżeli chodzi o ciekawość słuchania tego, tych jego wyborów, ja się dziwię, że Paweł żyje. Ale nie dziwię się, że raz żyje, że go nie pobito na przykład na śmierć. On w mojej opinii miał szczęście, że przeżył co najmniej 50 razy. Bo ja spędziłem z nim dużo czasu i miał wypadki samochodowe, strzelano do niego, uczestniczył w bójkach, podtruwał się. Ja mógłbym wymieniać i wymieniać i wymieniać. W książce jest bardzo dużo tego. Zatem jego wybory są zawsze zaskakujące. Jego wybór czy przeżycie mistyczne dotyczące nawrócenia, no ja nie jestem od oceniania tego. To tak jakbym oceniał to, że ksiądz zostaje księdzem. Czując powołanie, albo rabin rabinem, albo nie wiem, że ktoś idzie do zakonu, czy wierzy w cokolwiek, albo dokonuje wyboru niewierzenia w nic. To jest kwestia decyzji. Co jeszcze chciałbym dodać i naprawdę chciałbym dodać, to to, co już też powiedziałem, co Cię fascynuje w Pawle najbardziej? Odwaga. Ja nie jestem w stanie tego nawet opisać, w jaki sposób Paweł odważnie podejmował decyzje. Głupie, ale tak głupie, jak to tylko możliwe. Mądre, ale nie mnie oceniać. Dziwne, ale nigdy na żadnym etapie się nie bał. Nie to, że chodził ciemną ulicą i nie bał się bójki. Nie bał się wstąpić na drogę przestępstwa, konfrontować z policją, wstąpić na drogę konfliktu z innymi mocniejszymi bandytami i wstąpić na drogę nawrócenia, a w związku z czym narazić się na śmieszność środowiska, w którym wzrastał, drwiny, przecież ksywa biskup dla bandyty, który jest 20 lat bandytą, jest formą drwiny.
a jednocześnie nawracając się, Paweł odważnie przyjmuje to, tak? Nawracam się, w związku z czym będę biskupem. Jak zaczęła się wasza współpraca? Bo wspomniał pan, że kiedy usłyszał, że ma rozmawiać z panem Pawłem, no to był pan zaskoczony, w pewien sposób zafascynowany tym, że będzie jakaś możliwość powrotu do tego, o czym też pan pisywał w latach 90. Tak, jeszcze co prawda dotyczyło to wtedy Pruszkowa Wołomina, tutaj inna trochę, inny region, że tak powiem, Polski, tak? Natomiast no, tematyka mimo wszystko podobna. Jak to się zaczęło, że napisaliście razem książkę? Z dwóch różnych spraw. To ja odpowiem za siebie, ale też i za Pawła. Paweł chciał opowiedzieć o sobie, podjął decyzję, żeby opowiedzieć o sobie, a ja zostałem po prostu wybrany przez szefa, który wiedział o moich dziennikarskich, mojej dziennikarskiej drodze i dopasował to po prostu i zapytał mnie, czy ja bym chciał. Kiedy ja porozmawiałem z Pawłem przez telefon, dowiedziałem się w zarysie, tak jakbyśmy, powiedzmy, godzinę, o co chodzi, no to natychmiast po prostu tak jak ryba chwyta haczyk, to ja chwyciłem haczyk życiorysu Pawła. Dokładnie tak. Czyli, o wow, to będzie coś, o czym ja chcę napisać i co ja chcę wysłuchać. Czyli po prostu dostałem temat, ale temat dostałem od Michała Wójcika, któremu bardzo dziękuję za ten temat. I dopiero później się okazało, że to było bardzo, bardzo fascynujące. Kim jest dziś Paweł Cwynar? Nie byłoby mnie tutaj, nie byłoby tej książki, nie byłoby szeregu moich spotkań, gdyby nie to najważniejsze, o czym chcę powiedzieć. Mnie w życiu spotkało wielkie szczęście, wielka łaska. Ja to czuję, ja to wiem, nie? Wiem o tym, że co któryś może to samo odczuwać. I teraz ja po prostu chcę się tym podzielić. Ja mówię o tym, jeżdżę na takie spotkania, odwiedzam zakłady karne, pracuję teraz w Fundacji Nowe Teraz, z którymi właśnie odwiedzam zakłady karne, bo opracowuję program, który wdraża lepsze, większe czytelnictwo w zakładach karnych. Mówię chłopakom o tym, że można żyć inaczej, że może być inaczej. Ja tego doświadczyłem. Ale czy ktoś swoje życie zmienia dlatego, że sobie kupił psa, poznał dziewczynę, ma dzieci, znalazł pracę, to nie moja sprawa. Ja po prostu opowiadam swoją historię. Swoją historię. I no fajnie, jak ktoś tego może nie ocenia w pewien sposób, ale oceną też się poddaje, ponieważ to jest naturalne. Ale dla mnie jest najważniejsze to, żeby ktoś może podczas tego, kiedy mnie wysłucha, czy po tym, jak mnie wysłucha, zadał sobie pytanie, może takie większe o sens życia. Ponieważ ja byłem człowiekiem, można powiedzieć, zarobionym dla siebie. Byłem człowiekiem jakoś tam poukładanym i tak dalej, a ja nie byłem człowiekiem szczęśliwym. Szczęście odnalazłem dopiero teraz, kiedy właśnie wszedłem na drogę nawrócenia. Ktoś do mnie może powiedzieć, a tam jakiś świr, coś tam sobie bzdurą czy coś. To nie o to chodzi. Dlatego, że ja z Marcinem bardzo chętnie bym na przykład poszedł na piwo, akurat nie piję, ale bym chętnie poszedł, pogadał o dupie maryny, jakieś na ryby byśmy gdzieś, na frytki czy coś. Jest normalnym facetem, z którym można wszystko, o wszystkim porozmawiać, gdzieś pójść na jakieś balety czy coś. Nie ma żadnego problemu. Tylko po prostu mam to coś, co otrzymałem i tym się chcę dzielić. A czy ktoś to przyjmie, czy nie, to jest jego sprawa. Może przyjmie dzisiaj, może kiedy indziej, ponieważ no, ja wszedłem na drogę nawrócenia w bardzo trudnej życiowej sytuacji i nie była to akurat spowodowane tym, że ja nie miałem wyjścia, bo ja miałem wyjście. Mam do dzisiaj dobre układy, ja zawsze mogę do gry wrócić, bo miałem propozycję, słuchaj, wchodzimy w waty, jeszcze jak dopiero waty się zaczynały. To były lata 2000 i mogłem zarabiać wtedy dużą kasę, także mam zawsze inne wyjście, mam zawsze inne rozwiązania, ale trzymam się tego dlatego, że Pan Bóg w pewnym sensie uratował mi życie, po prostu uratował mi życie, bo ja wiem, czy byłem, tak jak Marcin tutaj powiedział, tych sytuacji było mnóstwo i teraz chcę się z tym dzielić, bo może kogoś na mojej drodze, jak spotkam, ten ktoś stanie w takiej sytuacji, jak byłem ja, nie będzie miał wyjścia, targnie się na życie, bo statystyki są przerażające, a może sobie pomyśleć, a kiedy słuchałem takiego tam świra, taki łysy coś tam pierdzieli w telewizji, a coś tam może, gdzieś może posłucha, może znajdzie, może coś i może tak samo uratuje się jego życie. Mi o to, przede wszystkim mi o to chodzi. To jest dla mnie najważniejsze. No dobrze, dziękuję panom za rozmowę. A my polecamy książkę Pawła Cwynara i Marcina Klimkowskiego Biskup Nawrócony Gangster od 30 września, dostępna już w księgarniach.